czarna. Połysk, a może mat. Wbrew pozorom kolor i struktura dachówki to nie tylko rzecz gustu. W dzisiejszym odcinku powiemy też o dachówce płaskiej, która choć piękna, nie toleruje błędów. Jakich? Bądźcie z nami. Wielu inwestorów decyduje się dzisiaj na dachówkę ciemną. Domyślam się, że taka moda. Dokładnie. Moda modą, ale walory estetyczne, które tutaj tworzą nam trwałość tego pokrycia i kolorystyki, jest na pewno też ważnym argumentem. No i na ciemnym nie widać brudu. Dokładnie, tak. Dom pod lasem albo na obrzeżach aglomeracji miejskiej. Domyślam się, że ta lokalizacja może mieć, powinna mieć wpływ na wybór dachówki. Tak, powinniśmy się zastanowić też nad wyborem dachówki w połysku tzw. glazurowanej, ponieważ ten efekt osadzającego się mchu czy pyłu, który jest w powietrzu, na pewno będzie odłożony na lata do przodu, tak? I to jest główny jakby czynnik wpływający na wybór pokrycia, biorąc pod uwagę lokalizację naszego dachu. Czyli połysk wszędzie tam, gdzie lokalizacja jest trudny, kłopotliwa. Tak jest. Wtedy na pewno warto się zastanowić nad wyborem dachówki glazurowanej, a nie po prostu matowej. Dachówka glazurowana, mamy tutaj taką. Tak. Powierzchnia, trochę jak powierzchnia lustra, więc domyślam się, że ten brud nam się będzie... Ładnie spływał wraz z padającym deszczem. To są dachówki angobowane, które już nie posiadają tak gładkiej powierzchni, więc ryzyko osadzenia się tutaj mchu, brudu jest na pewno zdecydowanie większe. Wyglądają ładnie, natomiast decydując się na taką dachówkę musimy liczyć się z tym, że po kilku sezonach będziemy musieli zrobić coś, żeby przywrócić jej blask. No dokładnie, więc ten walor estetyczny, bo oczywiście ta dachówka nam również nie będzie przeciekać, będzie zachowała szczelność pokrycia dachowego, ale gdzieś możemy z tyłu głowy mieć informację, że może w przyszłości trzeba będzie ten dach umyć. Zakładamy, że klient jest uparty, że wymarzył sobie dach matowy. Czy jest szansa na to, że po kilku sezonach, kiedy ten dach nie jest już tak piękny, kiedy zaczyna nam porastać, żeby przywrócić go do takiego stanu jak tutaj? Tak, powstało już kilka firm na terenie województwa polskiego, które zajmują się czyszczeniem dachów, także nie będzie z tym większego problemu. Rozumiem, że ta dachówka takie czyszczenie wytrzyma, nie ma takiego ryzyka, że ciśnienie spowoduje, że ona straci szczelność. Nie, oczywiście, że tak, ona jest badana na wiele cykli lato-zima, oprócz tego wszystkie dachówki z reguły mają 30-letnią gwarancję na mrozoodporność, także nie będzie większych problemów, żeby taki dach umyć. Wnioski z tej rozmowy mam dwa. Jeżeli chcemy mieć święty spokój na lata, wybieramy po pierwsze glazurowaną, po drugie ciemną. Tak, to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o wybór materiału, jakim jest dachówka na nasz dach. Ale jeśli się uparliśmy, chcemy matową, jest to możliwe? Ze względów na przykład wizualnych lub designerskich, to oczywiście jest to też wybór dobry. Ale musimy pamiętać, że wtedy troszkę więcej pracy. Dokładnie, gdzieś w przyszłości. Dachówka płaska, bardzo popularna, chętnie projektowana przez architektów. Mamy tutaj taką. Wiem, że ona nie wybacza błędów. Tak, dachówka płaska nie toleruje błędów, więc wykonanie konstrukcji dachu, ułożenie dachówki jest na pewno bardzo istotne i musi się przyłożyć do tych prac firma dekarska czy tam ciesielska. W odróżnieniu do dachówki falistej, która może ewentualnie wybaczyć takie błędy poprzez naturalny swój kształt, neutralność fali, na której nie będą na pewno widoczne wszystkie błędy. Zgubi nam po prostu Dokładnie. Te błędy, nawet jeżeli one się przydarzyły. Dokładnie tak. To jest program Szpilki na budowie, więc sporo mówimy o kolorze, sporo mówimy o strukturze, ale domyślam się, że kwestia techniczna też jest tu ważna i że są pułapki, które możemy się dać złapać. Oczywiście, że tak. No Pani tu akurat cały czas pyta o kolor, o powłokę, tak, ale jak najbardziej najważniejsze tak naprawdę jest to, żeby ten dach był szczelny i nie przepuszczał wody. Także jest jeszcze wiele elementów dodatkowych oprócz wyboru dachówki, takich jak folie dachowe, uszczelniacze, obróbki kominów, które tak naprawdę dopiero w całości tworzą nam efekt szczelnego dachu. O to, rozumiem, też warto zapytać, zanim dokonamy wyboru. Oprócz wyboru dachówki jak najbardziej musimy zapytać też o dodatkowe elementy i wtedy w całości mamy już kompletny, szczelny dach, który służy nam na długie lata. Taką mamy nadzieję. No tak, i z taką nadzieją budujemy ten dach.